jest ten rabat na ten pudełko, czy... Najpierw muszę znaleźć wypłacę w pudełku. Ale ja pod produktem... Ale ja pod produktem... Pod produktem widziałem. I znów mnie sklep chciał oszukać. Z medalem. To tak jak gdyby w ogóle inne. Możemy się przejść zobaczyć, jak tam jest. Ale ja zostałem oszukany, przecież pani. Ja panu wrócę różnicę. A nie, ja to chcę nagrać, jak sklep oszukuje. Proszę bardzo. No. Tylko proszę nigdzie nie udostępniać. No ja, będzie w internecie. Tak. Już drugi raz w ciągu chyba dwóch tygodni sklep mnie oszukał. Jakby, tylko proszę ściszyć, żeby mojego głosu... A nie, będzie głos. Pani. Ale proszę pana, ja się nie godzę. Ja jestem w miejscu publicznym, w sklepie. Ja rozumiem, ale ja nie jestem... Ochrona twarzy, ochrona twarzy. Ale, dlaczego sklep oszukuje w Kauflandzie? Niech pani mi powie, dlaczego? Czy to Niemiec skaże, czy to pracownicy oszukuje klientów? Pomyłka nastąpiła, no. Jaka pomyłka? Wie pan... Ale uważ, bez przerwy pomyłki są. Dobrze, ja panu powiem dlaczego. Mogę powiedzieć. Te mydło aloesowe, nawet stara cena się nie zgadza. Jest 3,19. Ale co mnie to obchodzi? Jest złoty 59 pod produktem i tyle ja powinno być. Ile klientów oszukaliście dzisiaj? Ilu klientów oszukaliście? Ja za chwilę zawołam pracownika i pracownik. Mogę pokazać, co mam ze sobą. Proszę bardzo, a nie może pani tutaj zostawić kartę? A się ciągle mylę z tymi kodami. Czy to tak ładnie oszukiwać ludzi? W ciągu dwóch tygodni. Znów. Dla pana, proszę. Może kierownik jest? Czy kierownika nie ma? Ale... Ja zostałem oszukany. Może policję wezwiemy? No. Ale czy to nie chce tu oszukiwać ludzi? Kierownik jest? Ja pana jakby... Ale kierownik jest? Proszę na infolinię zadzwonić, powiedzieć, jaka jest sytuacja. Ma pan na paragoniku infolinię, numer telefonu? Kierownik, ale kierownik sklepu jest, czy nie? Czy to nie wstyd tak oszukiwać? Czy to nie wstyd tak oszukiwać ludzi? Klientów? Co wy tutaj wyprawiacie w tym sklepie? Trzeba dobrze zapłacić. Trzeba pracownikom dobrze zapłacić. To jest nieświadome. No. Tutaj akurat jest przypadek taki, że jest... Ale to... Bo jest dużo rodzajów... Ale rozumie pani? To nie jest pierwszy przypadek. Więc wybrane to znaczy też nie wszystkie. No. Fakt może tam jest źle oznaczone i raczej... na dwa tygodnie wcześniej tak samo, na chipsach oszukaliście. Aha. Teraz na mydle. Zawsze mamy informacje, można tu podejść, no ja rozumiem, że to pana czas, no ale no. Co ja mogę poradzić, nie? Jak mówię, robimy tego świadomie, nie robimy tego celowo, żeby klienta prowadzić w jakikolwiek sprawie. Ale ludzie kupują nieświadomi dopiero w domu, się okazuje, trochę więcej się zapłaciło. Dlaczego sklep mnie chciał szukać? Rozmowa jest nagrywana. W ciągu trzech tygodni już drugi raz zostałem oszukany. Dla pana różnicę ja staram się wytłumaczyć. No. Kiedy to oszustwo się skończy tutaj? Halo, pani kierownik?
proszę nie uciekać. Ale u was taka chamska kultura jest. Może policję pani wezwie, że sklep chciał uszukać. Proszę bardzo, jak mówię, ma pan taki problem. Drugi raz już, w ciągu 3 tygodni. Proszę pana, co ja pana, powiem, tam tu widziałam. Też wcześniejszy pana ten. Pan też, zobacz, jakie inne filmy ma pan, w innych miejscach. Czy tylko w Polsce, też w innych ma pan. Bo oni wierzą, że jest tak, że tylko my mamy problem z ewentualną ceną na półce. No to proszę, niech więcej pracowników pracuje. I to jest tak samo. Zobaczymy, czy pan tylko jakby naszym wstępnia, czy też inny. Ja tutaj zakupy robię, jestem klientem i jestem w bambucho robiony bez przerwy. Ja rozumiem, no ale też po to mamy informację, że te wszystkie jakieś niezgodności, też często się zdarza, że klient bierze taniej niż na półce. Dlaczego klient wtedy nie przychodzi? Ja, u mnie jeszcze tego się nie zdarzyło, zawsze tylko drożej. Ja wiem, że też są takie sytuacje, że klient, że jest taniej niż na półce, też są takie sytuacje, więc to wynika z braku z braku odpowiedzialności w sklepie. Nie, to nie jest tak. Tak, tak. Absolutnie tutaj żaden pracownik nie chce celowo oszukać klienta. Nigdy nie chciał, jak pracuje 16 lat. Nigdy celowo klienta. No to w ciągu 16 lat. Tak. Ile tysięcy ludzi sklep oszukał? Po to mamy informacje. Informacje. Tutaj wszystkie rozliczenia. Ale dużo ludzi jest nieświadomi, że zostali oszukani. Jest obowiązek dania klientowi paragonu. Klient może przejrzeć sobie paragon od razu, jak zostanie. Czy trzeba chodzić z kalkulatorem, wszystko podliczać na bieżąco na sklepie? Dobra, ja już nie będę dyskutować. Proszę pana, dziękuję. Przepraszamy za sytuację. No i za 2 tygodnie znów to samo się powtórzy na pewno. Oczywiście zgłoszę do YouTube'a, jeżeli pan tylko to udostępni, bo mój wizerunek jest znany. Bełkuj będzie widoczny, więc ja to... Na pewno będzie na YouTubie. Żeby ewentualnie pana zablokować. Nie zablokuj, ale pani rozumie? Sklep jest... No. Do widzenia, pani.